Cześć wszystkim. Cześć, z tej strony Kamil i Darek. Cześć, witamy. Standardowo dajcie znać, czy nas słychać, widać. Dzisiaj troszkę zmiana planów, dlatego że tematem odcinka miało być Kamę, ale temat przerzucamy na inny termin. Natomiast dzisiaj Kamil się pojawia po dosyć długiej przerwie. Tak, to faktycznie. To jest temat, który Kamil uwielbia, sieci, POE, więc Kamil. Liczymy na Ciebie. Ja na Ciebie liczę. Okej, okay, super. Dzięki śliczne. Mamy potwierdzenie od Bolesława, że nas słychać, od Marcina, że już 4 lajki, także może faktycznie pójdziemy na rekord. No mamy nadzieję, że dzisiaj będzie duża widownia, więc może pobijemy. Tak, i też pamiętajcie rekordzik przy okazji na wstępie, że kto jeszcze nas nie subskrybuje, warto to zrobić, żeby nie przegapić kolejnych live'ów, ale nie tylko live'ów, bo też filmów z branży, które cyklicznie wrzucamy na platformę YouTube. No i co? I oprócz tego zapraszamy na nasze szkolenia, które cały czas cyklicznie prowadzimy już od wielu, wielu lat, więc to, co na tych live'ach pokazujemy, to najczęściej jest taka tylko próbka tej wiedzy, dlatego że też nie sposób po wszystkim na YouTubie powiedzieć. No i też no jednak Montaż to jest wiedza to taka. Nie no. Tylko sklep, to tak jak Darek wspomniał, to szkolenia, to jest dział wsparcia, no i nasz YouTube, kochany, więc tu się najczęściej widujemy, bynajmniej tak na żywo. Tak jest. Marek, Bolesław, Robert, Szajba 8, Paweł, witamy oczywiście wszystkich. To co, Kamil? Jest potwierdzenie, że słychać, widać, więc... Dzisiejszy temat, zasilanie kamer, ale w kontekście takim sieciowym, czyli standardy POE. Mamy trochę sprzętu, no nie całe widać, ale będziemy powoli wyciągać spod kamery, bo pewnie nie wszystko widzicie. No ale na początek, Darku, takie pytanie... Bardzo proste. Myślałem, że to też... ja tobie to pytanie zadam. Tak, sobie, to tak pierwszy. Ale dobra, ale okay, to zadajmy też je wszystkim, bo może właśnie tutaj jest, żeby taką dyskusję też może poprowadzić. To jest POE, Darek. Znaczy, bo doszliśmy w sumie do wniosku tak naprawdę, że może nie każdy wie, co to jest POE, bo nie każdy miał okazję montować kamery i nie każdy miał okazję montować kamery IP. A my tutaj mówiąc o POE, tak naprawdę skupiamy się w temacie naszej branży, czyli kamery, bo wiadomo, że to mogą być telefony VoIP-owe również związane z POE, ale my jednak jesteśmy branżą związaną z bezpieczeństwem, czyli kamery, alarmy i tak naprawdę te kamery. POE. POE to jest, sama nazwa właśnie mówi, czym ono jest, bo z angielskiego to jest... Power over Ethernet, tak, czyli zasilanie po skrętce komputerowej, najprościej mówiąc. No tak jak Darek wspomniał, nie tylko, no jeszcze podkreślę, nie tylko kamery, bo w naszej branży to jeszcze urządzenia sieciowe typu access pointy, no może nie telefony VoIP, no bo to troszkę już inna branża, ale faktycznie urządzenia sieciowe najczęściej są zasilane bezpośrednio ze skrętki komputerowej. Czyli chodzi o to, żeby tak naprawdę tylko instalacja zakończyła się zarobieniem meriotki na końcu przewodu, wpięciem go i reszta no właśnie, to jest konfiguracja. Czyli ja tu wezmę taki, jest taki klasyczny, króciutki paczkordzik z dwóch stron meriotki. To, że on przesyła internet, to wszyscy wiemy, ale oprócz tego, że przesyła internet, przesyła również zasilanie. I na tym polega cała właśnie przyjemność montażu kamer IP, szczególnie tutaj Kamil by się mógł dużo wypowiedzieć, dlatego że jak jeszcze kojarzycie systemy analogowe, to w systemach analogowych takim standardem było doprowadzenie przewodu koncentrycznego, czyli tego współosiowego po prostu, taki antenowy powiedzmy, plus zasilanie. Często to się prowadziło w takim przewodzie zespolonym, gdzie był przewód zasilający razem z koncentrykiem, no ale jednak to były zawsze dwie osobne wtyczki, dwa razy trzeba było zarabiać i tak dalej. Ale tam przekrój był no taki normalny, bo tak, przekrój był mniej więcej 0,5 mm², 0,75 lub nawet 1 mm². Natomiast przy skrętce jest to troszkę słabiej, prawda? Tak. Swoją drogą, jakbyście, jak ktoś ma wiedzę, to możecie napisać, jak myślicie, jaki tu jest przekrój, pole przekroju poprzecznego, takiego typowego przewodu skrętka. Mówię o takim zwykłym przewodzie z pudełka 305 metrów. UTP, piąta kategoria, 5E, wiadomo. Tak, pole przekroju poprzecznego i tam wynosi, jak to wygląda. No tak, bo jeszcze w kontekście POE, no to właściwie pewnie wiele osób z Was kojarzy takie adaptery tak zwane POE, czyli coś, co zakładamy na końcu jednego przewodu, mamy wtyk DC, gdzie doprowadzamy napięcie, ale na końcu danej linii, na końcu tego przewodu to napięcie drugim, że tak powiem, egzemplarzem z tego kompletu, zabieramy to napięcie i go wyciągamy. Czyli my tak naprawdę na pewien odcinek przewodu wpuszczamy napięcie, a później go wyciągamy. Czyli wykorzystujemy też trochę skrętkę, żeby podłączyć zasilanie i prawdę mówiąc to też jest trochę POE, bo to jest Power Over Ethernet, tak, ale nie do końca całej tej linii. No właśnie, bo tak naprawdę odcinka. Nawet dzisiaj można powiedzieć, że w koncentryku jest taka technologia, która nazywa się analogicznie, bo się nazywa POC, czyli Power Over Coaxial, czyli zasilanie po przewodzie koaksjalnym, koncentrycznym po prostu, czyli tak naprawdę dzisiaj nawet w tych czasach można, czy są takie kamery analogowe, które obraz
audio, wideo generalnie, nie tylko obraz, ale całość, prawda, razem z PTZ-em transmitują po koncentryku i w tym już leci również zasilanie. Jakoś tam jest, wiadomo, ten sygnał wmodulowany w tą linię zasilającą wtedy. Ale już, ale to nie ma co ukrywać, systemy analogowe. No właśnie, jednak jesteśmy przy troszkę innym temacie. Tutaj jeszcze oczywiście witamy Marcina, witamy Tomasza, Pawła i Przemka. I teraz tak, Paweł napisał, na jakim odcinku będzie to działało. To rzucę ten komentarz, na jakim odcinku będzie działało, chodzi o spadki napięć na napięciu stałym. Ja myślę, że do tego, do tematu odległości pewnie dojdziemy, jak będziemy przy standardach, więc na chwilkę to zaparkujemy. I tutaj jeszcze padła odpowiedź 0,35 mm. No i uwaga, w zasadzie pytaliśmy tak naprawdę o pole przekroju poprzecznego i ono wynosi niecałe 0,2 mm2 i to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że te przewody teletechniczne, czyli wasze skrętki właśnie UTP, czy przewody alarmowe, podaje się ich średnicę, gdzie wynosi ona 0,5 mm i koniec. Tam nie ma żadnego kwadratu, po prostu pół milimetra średnicy przewodu. Jak to podstawimy do wzoru PR kwadrat, to wychodzi, że 0,5 mm średnicy to jest około 0,2, tam niecałe, milimetr kwadrat. Więc już można sobie wyobrazić, jaka to jest w ogóle różnica co do, można powiedzieć, nie wiem, wielkości takiej żyły, co do jej... No porównując do tego elektrycznego, wspomniałem w tym przewodzie JAP, czyli z tym koncentrykiem, tam celowo właśnie powiedziałem, że tam jest co najmniej pół milimetr kwadrat, 0,75 mm kwadrat lub nawet milimetr kwadrat przekrój poprzeczny, natomiast jak już zasilanie do kamer puszczamy po skręce, 0,2 niecałe milimetr kwadrat, malutko. No to jest bardzo i tutaj mało. Ja tylko dołożę, że wydawałoby się, że to 0,2 milimetr kwadrat sprawi, że tak naprawdę co my tam możemy przesłać, przez niewiele, jak ktoś puszcza kamerę na 50 metrach i tak dalej, no, że nic z tego nie będzie. Bo okazuje się, że będzie, że to zadziała elegancko, a mało tego, gdyby tam było dosyć niskie napięcie rzędu 10-12 V, to faktycznie no, mógłby być problem. Jednak tutaj w POE puszczamy napięcie dużo większe, jeszcze bezpieczne napięcie. Tylko jeszcze nie zdradzajmy jakie, bo to też zależy od standardów, a tutaj odnosząc się do pytania od Pawła, na jakim odcinku będzie to działało, no właśnie, no to przechodzimy teraz do standardów POE i na początek omówimy sobie takie POE standaryzowane, jest to standard, Darek już mówił, standardy POE, będzie to, podzielimy to na dwie grupy, albo POE standaryzowane, czyli z grupy 802.3, albo tak zwane POE pasywne. No i jeśli chodzi o standard, to najważniejsze, mamy 802.3 w trzech wersjach takich podstawowych, no ich jest tak naprawdę trochę więcej, bo jest 802.3 AF, AT, BT, no i tutaj BT występuje w kilku odmianach, natomiast my się skupiamy na tych dwóch pierwszych, bo to są takie użyteczne dla kamer. Po pierwsze, czyli 802.3 AT, AF lub i AT. 802.3 AT, bo to jest jedno z tych dwóch zawsze. Skoro coś ma mieć standard 802.3, no to standard ethernetowy, no to musi pracować na takiej odległości, na jakiej pracują te typowe kable, czyli przewody sieciowe, czyli te 100 metrów. Tak, tam jest wiadomo, że pomijając te kilka metrów tak zwane, czy tak naprawdę 100 metrów wyciągamy, wiadomo, w ramach tego standardu, tylko że tam często się chyba tą dziesiątkę odejmuje w kontekście... W ramach patchcordu w razie czego, czyli tego powodu przewodu giętkiego. Tak, ale generalnie zaokrąglone jest to około 100 metrów spokojnie w takim standardzie, czyli jeżeli switch ma napisane, że wspiera taki standard, jeżeli kamera ma napisane, że wspiera taki standard, to my teoretycznie spokojnie powinniśmy być, po prostu powinniśmy być spokojni, że to zadziała, prawda? I tak najczęściej też jest, prawda? No i najważniejsze rzeczy, napięcie zasilania, Darek wspomniał, bezpieczne, ale dość wysokie, no bo tak, pobór mocy przez urządzenie na końcu naszej linii jest stałe, czyli kamera ma stały pobór mocy, przy 12 V, no ten prąd popłynie dużo większy niż przy 48 V, bo na takim napięciu właśnie pracuje standard POE. To jest oczywiście około 48 V, bo ta wartość się waha w zależności od tego, czy mówimy od strony zasilania, czy od strony urządzenia zasilającego. Natomiast przyjmuje się taką wartość 48 V prądu stałego. Napięcie bezpieczne, ale większe niż te 12 V, co powoduje, że spadek napięcia jest bardzo mały, nawet na znacznych odległościach. Czyli spokojnie te 100 metrów możemy obsługiwać. Okej, czy to jest ten moment, w którym mówimy, że jest tryb A i tryb B, czy to jest za chwilkę? To myślę, że za chwilkę, bo jeszcze taki ciekawy przypadek, bo gdybyśmy wzięli, no nie mamy akurat, gdybyśmy wzięli na przykład 300 metrów przewodu typu skrętka i podłączyli do niego taką typową kamerę, która pobiera mniej niż 10 watów, no 300 metrów więcej niż 100, ale prawda jest taka, że kamera się uruchomi. Ona dostanie zasilanie. Z zasilaniem nie będzie problemu, że przesłać na te 300 metrów te kilka czy kilkanaście watów, natomiast problem będzie z komunikacją sieciową. Stąd też te switche, czyli przełączniki sieciowe, posiadają taki tryb long range, który wymusza im
transmisję o niskiej przepustowości. Czyli w skrócie mówiąc, na dużych odległościach nie jest problem z zasilaniem, tylko z komunikacją sieciową. Okej, to nawet taki switch tutaj ma, się nazywa VLAN, tak. Taka funkcja. No, ja to jest akurat funkcja VLAN połączona. To się nazywa, nie wiem, czy tu będzie, o, jest przełącznik widoczny, po raczej waszej lewej stronie koło tych dwóch zielonych diodek i tu jest napisane, że kiedy VLAN jest włączony, to jest 250 metrów, ale jest transmisja 10 megabitów, prawda? Tak, czyli tu wymuszamy 10 megabitów. Tak, co jest tak naprawdę z jednej strony, może dla kogoś to jest pasjonatem gier i chciałbym mieć super prędkości, to stwierdzi, że to jest beznadziejny switch, ale dla naszej branży się okazuje, że to jest w zupełności wystarczające, prawda? No bo tak, kamera... prawdę trzeba powiedzieć już do tych 5 megabitów taki typowy monitoring. Jeśli coś bierze więcej, to raczej specyficzne warunki. Mhm. Więc odległości myślę, że witamy Mateusza przy okazji. I bo to jeszcze Romana, bo Roman też dołączył, także... Tak, witamy wszystkich. Dużo mamy dzisiaj osób właściwie. No tak, troszkę się tutaj nas zbiera. Tak, więc mamy te standardy. No właśnie, czemu tu są trzy wymienione? Mamy AF, AT, BT, tak zwane PoE, PoE+, PoE++. Właściwie każdy z tych standardów pracuje na tym samym napięciu, natomiast różni się dostępną mocą. Moc dostępną podajemy od strony switcha, czyli ile on jest w stanie tej mocy wygenerować. I dla standardu 802.3 AF jest to 15 W, dla AT 30 W, a dla standardu BT no możemy przyjąć, że od 60 do nawet 100 W w zależności od implementacji tego protokołu. My się skupiamy na tych 15 lub 30 W, bo taka kamera bierze... No właśnie, kilka watów tak naprawdę. Jeżeli chodzi o zwykłe kamery, takie nazwijmy to tubowe, czy jakieś kopułowe, to tak naprawdę kamera nawet z oświetlaczem to jest nie więcej niż kilka, co najwyżej tych kilkanaście watów, gdzie mieścimy się w tych 15 zawsze. Chociaż tak jak Kamil powiedział, 15 to jest to, co switch udostępnia. Do kamery dochodzi ciut mniej tak naprawdę, zawsze są pewne spadki i tak dalej. Ale 30 watów też się przydaje w niektórych kamerach, prawda? Tak, są takie rozwiązania. Szczególnie obrotowe. Myślę, że to jest taki najlepszy przykład, bo tam jest trochę więcej zasobów, które pobierają moc, czyli prąd elektryczny. Czyli generalnie, jeżeli ktoś szuka switcha PoE dla kamer obrotowych, powinien szukać takiego, który będzie już w stanie dawać tą moc 30 watów na port w tym przypadku. Okej, okay. No, a są też porty uplink, jak to wygląda? Tak, znaczy to jest uplink, to jest po prostu określenie w switchu portów, które nie mają standardu PoE, czyli w tym wypadku mamy ten jeden port tutaj, który jest bez zasilania. Czyli to jest port, to jest switch czteroportowy PoE z jednym portem uplink, czyli właściwie pięcioportowy switch z czterema portami w standardzie 802.3 AT. No ale jeszcze ten standard, Darek, bo standard tak naprawdę mówi nam, że jest odpowiednie napięcie, odpowiednio moc przydzielona na poszczególny port, no bo jeśli switch pracuje w standardzie AT, czyli ten PoE+, to oznacza, że każdy jego pojedynczy port PoE potrafi zasilić urządzenia o mocy 30 W na port. Ale jeszcze jedną taką zaletą tego standardu jest bezpieczeństwo, czyli negocjacja. To znaczy, to ja zanim przejdziemy do negocjacji, tylko dopowiem jedną rzecz, bo nagle Kamil powiedziałeś PoE+, nie wiem, czy to wcześniej padło. Nie, nie padło, masz rację. PoE zwykłe to jest to 802.3 AF, to nazwijmy to 15 W na port. Natomiast PoE+, to jest taki, można powiedzieć, taki zamiennik w nazewnictwie. Nie każdy mówi 802.3 AT, czasami ktoś powie PoE+. Mówiąc PoE+, mamy na myśli 30 W na port. Kamilu, jedziesz z negocjacji. Dobra. Kompatybilność wsteczna, czyli jeśli tu mam standard 802.3 AT, czyli każdy pojedynczy port udaje 30 W maksymalnie, a kamera w swojej karcie katalogowej, w swojej specyfikacji ma napisane, że wymaga zasilania 802.3 AF, czyli zwykłego PoE, to czy zadziała? No wiadomo, że zadziała, czyli po prostu switch może być mieć wyższy standard niż wymagany przez kamerę. Switch daje 30 W, natomiast kamera nie wymaga aż takiego standardu z tego względu, że ona bierze mniej niż 15. To jeszcze trudniejszy przypadek. Mamy switch PoE, 802.3 ATAF, czyli jeden i drugi standard powiedzmy, i kartę sieciową w laptopie przewodową RJ45. No właśnie, no i... Teraz jest często taki strach, bo ja powiem, że czasami... 48 V to takie niby tam, bezpieczne, nie? No ale... właśnie, mogą zadzwonić i mówią, kurczę, czy ten switch przypadkiem nie uszkodzi mi portu RJ w laptopie, w komputerze i tak dalej, w telewizorze, jak ktoś tam dociąga kabel. No i faktycznie, kiedy mówimy o standardzie, to naprawdę jesteśmy bezpieczni, bo tu przechodzimy do tego wątku, który Kamil już zdążył nazwać, tak zwana negocjacja. Negocjacja zasilania, czyli no podłączając tutaj urządzenie, które nie potrzebuje zasilania, mamy pewność, że to zasilanie nie zostanie mu podane. Jeśli podłączymy tutaj kamerę, która wymaga zasilania,
to ona wynegocjuje od tego switcha, żeby to zasilanie było podane. Negocjacja odbywa się albo po stronie elektrycznej, czyli za pomocą jakiejś rezystancji wzorcowej, albo po stronie tych protokołów sieciowych niskiej warstwy, gdzie urządzenia dogadują się i klasyfikują się pod względem mocy przydzielonej na dany port. Natomiast czyli to są... można, myślę, że tak w ogóle nazwać to, że switch, który spełnia standard, gdzie producent mówi, że to ma standard 802.3AT, 802.3AF, czy BT i tak dalej, że to znaczy, że on jest mądry. Po prostu, że nie jest taki głupi, że w ciemno puści to napięcie i uszkodzi port, jeżeli to urządzenie sobie tej mocy, tego napięcia nie życzy, tylko to urządzenie, ten switch, zanim zacznie podawać takie wyższe napięcie, no to po prostu się zastanowi i dogada z tym urządzeniem. Tak, oczywiście czyli... ta negocjacja właśnie tak, jak ona tak brzmi, bardzo skomplikowanie, a w rzeczywistości to często jest dosyć prosty mechanizm, właśnie wiążący się z pomiarem napięcia, czy tam spadku, czy określonej rezystancji. No, finalnie dochodzimy do tej rezystancji, tak? Tak, dokładnie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, jeśli coś jest standaryzowane, to po pierwsze na pełnych odległościach będzie działać z pełną prędkością i dogada się z urządzeniem odnośnie przydzielonej dla niego mocy. To tak w wielkim skrócie. Natomiast ciekawostką jest to, że no mamy te kilka standardów sieciowych, czyli Ethernet Fast, Ethernet Gigabit, Ethernet, czyli 10, 100, 1000 megabitów, tak w uproszczeniu. No i przy takiej typowej sieciowej setce tak zwanej, może na dzień dzisiejszy to wiadomo, standardem jest gigabit, ale no w branży takiej monitoringu wizyjnego setka w zupełności wystarcza, no to połączenie 100 megabitowe wykorzystuje tak naprawdę połowę przewodu skrętka. No właśnie, jest to para pomarańczowa i zielona. Tak, i co teraz ciekawe. Jak mamy w trybie B zarobione wtyczki. Natomiast zobaczcie, normalnie skrętka taka UTP jest czteroparowa, prawda? Czyli tam pomarańczowa, zielona para, niebieska i brązowa. I tak naprawdę to też takie pytanie dosyć często pada na infolinii technicznej, po których parach leci zasilanie, to z POE, ewentualnie czy można jakieś dwie pary do czegoś innego wykorzystać, czy tam nie będzie jakiejś kolizji z tym, że tam jest jakieś napięcie i tak dalej. Każdy odpowiada tak samo, 1, 2, 3, 6, czyli pomarańczowa, zielona do transmisji, pozostałe zapewne do zasilania. No to tu mamy taką ciekawostkę, w standardzie oczywiście 802.3, kamera działa oczywiście, celowo włączyłem w niej oświetlacz pod czerwieni, mam nadzieję, że nie będzie bardzo głośno, ale chcę wam pokazać, że tutaj mamy celowo ucięte dwa przewody, czyli parę brązową, parę niebieską. Kamera jest w standardzie 802.3AF, czyli w tych 15-watowym POE zwykłym. No i po żyłach, po parach pomarańczowej oraz po parze zielonej, czyli w standardzie B zarobiona z RJ, to są piny 1, 2, 3, 6, idzie zarówno zasilanie POE, jak i transmisja danych. Czyli wszystko idzie po jednym przewodzie. Tak, czyli dwie pary zajęte, dwie pary wolne. Tutaj jak ktoś działa w technice audio, na przykład jakieś nagłośnienia, mikrofony i te sprawy, to bardzo często tu jest porównywane to do tego systemu zasilania fantomowego mikrofonów, gdzie mamy pojemnościowe mikrofony i one też zostają zasilane po tym samym przewodzie, po którym przesyłają tak naprawdę ten sygnał audio z mikrofonu, więc taki fantom tak zwany. Tu jest to analogicznie rozwiązane. No i no działa. I pokusić można się, wiecie, jeden kabel, dwie kamery, ale dwie RJ-ki, dwa porty w switchu, tak? Tak. I tak no nie jest to profesjonalne, tak, ale możliwe do wykonania. Nie zachęcamy, ale generalnie technicznie zadziałać to zadziała. I to jest też dowód na to, że skoro dane i zasilanie idzie po jednym przewodzie, no to mamy pewność, że nawet gdyby standard był gigabit, czyli te 1000 megabitów około, no to na pewno będzie też w tym standardzie POE. W standardach wyższych, czyli tym POE++ BT, jest już tryb zasilania po wszystkich czterech parach, czyli po 8 żyłach. Mhm. Także tam idzie zarówno transmisja, jak i zasilania. Już, Kamilu, wrócimy na chwilkę do komentarzy. POE klasyczne to 100 metrów, ale w trybie rozszerzonym można do 300 metrów. No to mniej więcej, no powiedzmy to jest to, co już Kamil wcześniej mówił faktycznie, że jeżeli sobie pozwalamy na to, żeby tą prędkość obniżać, bo nie jest aż taka duża potrzebna, to nie ma problemu, żeby... Dokładnie. Po prostu zwiększyć tą odległość. Kolejna rzecz, 4 żyły 100 megabitów od tutaj Marka. 4 żyły, czyli dwie pary. Dokładnie. Tak, dokładnie. Pełne 8 żył, czyli 4 pary, no to mamy ten standard gigabitowy. Okej. Okay. No i tutaj jeszcze. No i teraz myślę, Karol, oczywiście witamy i tradycyjnie zapraszamy na obejrzenie później w takim razie. Dobra. To co? Pasywne, tak? Tak, POE pasywne. POE pasywne, czyli tak zwane passive POE. Czym ono się różni zatem od zwykłego? Po pierwsze, jest to POE bez negocjacji, czyli bez żadnego standardu. To znaczy, że to najczęściej POE pasywne nie jest w takich switchach desktopowych, czyli takich, które możemy gdzieś postawić,
ogólnodostępnych, czyli ktokolwiek może, że tak powiem, w dowolnym momencie wpiąć tam urządzenie, no bo tam nie ma negocjacji, tam na stałe jest 48 V. Czyli gdyby taki switch miał pasywne poe i do niego byśmy wpięli laptopa, to niestety, ale taki port RJ w komputerze byśmy mogli sobie uszkodzić. Tak, znaczy na pewno dostanie napięcie 48 V, a co się dalej wydarzy, no to już, jest tak, to już zależy kwestia od samego interfejsu. Natomiast zwykle to są urządzenia, które są nie takie ogólnodostępne. Na pewno na Passive Poe nie robimy gniazdek takich sieciowych, wiadomo, na podtynkowych czy też natynkowych, no bo w każdym momencie ktoś może chcieć podłączyć tam komputer, więc bez negocjacji byłoby ciężko. Ale takie typowe, czyli switche stricte do instalacji, to jest idealny przykład, według mnie bardzo fajny, ciekawy produkt, bardzo prosty bynajmniej, pokażę z bliska. To jest fajny mały switch w obudowie hermetycznej, sześcioportowy, 5 portów PoE, 1 port przechodzący, idealne rozwiązanie, żeby rozdzielić jeden kabel przechodzący do jakiegoś budynku na kolejne 5 kamer. No i tu już jest standard Passive PoE. No właśnie, i teraz ja tylko zadam tak pytanie, bo takie otwarte, bo wydawałoby się, że ja chcę w standardzie, po co będę szedł w Passive PoE, skoro niech to będzie wszystko ustandaryzowane. No, powiem ci, bardzo dobre pytanie, no po co właściwie Passive PoE, skoro jest standard? Tak, no ale się też często okazuje, że tak naprawdę dla naszej kamery ona nie będzie wybrzydzać, prawda? Tak, najprościej mówiąc, bo tak, nikt w karcie katalogowej w kamerze nie znajdzie informacji, że kamera wymaga albo 802.3 AT, albo na przykład Passive PoE 48 V. Nie, takiej informacji nie będzie. Mhm. To będzie, jak to będzie, Darek? Co powiedzieć, nie będzie wybrzydzać, tak? Kamera nie będzie wybrzydzać, tak. Kamera po prostu bierze, co jest, ona po prostu się ucieszy z każdego faktu, że ktoś dostarczył jej jakąś opcję do tego, żeby była zasilona. I tak naprawdę, no bo to jest właśnie, to też jest to, co mówiliśmy, że o ile aktywny, może taki negocjowalny, ustandaryzowany switch najpierw zapyta kamerę, słuchaj, chcesz zasilanie czy nie chcesz? I kamera powie, dawaj. Ale jeżeli będzie nagle jakiś switch pasywny, on się jej nie zapyta, tylko po prostu jej da w ciemno i ona po prostu to i tak weźmie, prawda? Więc, tak. Więc to jest... Wprawdzie to będzie troszkę na innych żyłach, bo tutaj pokazaliśmy, że w takim podstawowym trybie w standardzie 802.3 AF, no odbywa się to na parze pomarańczowej zielonej, oczywiście w standardzie T568B, czyli te RJ-ki zarobione w standardzie B. Natomiast Passive PoE najczęściej idzie właśnie na tych żyłach wolnych. Czyli jak ja bym tą kamerę teraz przepiął do tego switcha, to kamera już nie dostanie zasilania, bo standardowo Passive PoE idzie na tych żyłach wolnych. Standard 802.3 może iść albo na żyłach transmisyjnych, albo na żyłach wolnych. Więc jeśli kamera ma w karcie katalogowej napisane, że obsługuje standard 802.3F, to ona przyjmie to zasilanie 48 V zarówno po żyłach zasilających, jak i żyłach tych wolnych, więc na zasilających będzie negocjacja, na wolnych, tak jak Darek powiedział, dostanie od razu to napięcie, nie będzie dyskutować, po prostu się uruchomi. To tak w skrócie. No ale tak, mówiliśmy o tym napięciu, tak? Mhm. Passive PoE nie jest standardem, tak? To jest tylko określenie różnych rodzajów zasilania. No i nam się może kojarzyć, że Passive PoE to jest 48 V. Tak? No bo tak jest najczęściej. Tu jest 48 V, ciekawe rozwiązanie. I tu jest idealne, czyli tak zwany injektor. Injektor PoE, czyli tu podłączamy 230 zwykłym kablem i mamy z jednej strony gniazdko bez zasilania, z drugiej strony zasilające. No i ciekawe oczywiście jest tutaj, co jest tu napisane. Zobaczcie, że tutaj output DC 48 V, pół ampera i plus jest na pinach 4,5, a minus jest na pinach 7,8. Czyli to są w parach tak naprawdę niebieskie i brązowe. Dokładnie. W tym przypadku w standardzie bez zaciśniętej RJ. To jest idealny dowód, że to jest Passive PoE. Kamera podłączona do aktywnego PoE na 1, 2, 3, 6 ma zasilanie razem z transmisją, natomiast ona też się uruchomi na tym, ale to już będą inne żyły. Więc tutaj nie możemy... To jest tak naprawdę, można powiedzieć, że to jest to samo prawie co to, tylko to jest taki... Można powiedzieć, wstrzykiwacz tylko w przypadku, kiedy mamy temat do załatwienia z jedną kamerą. Że tak jednej jest. Kamerze trzeba dać zasilanie, kamerze albo jakiejś antenie na przykład, prawda? Chociaż w antenach tam często chyba... No właśnie, bo to odnośnie napięć, to my w naszej branży to wiadomo, my chcemy Passive PoE zasilić kamerę, która wymaga aktywnego PoE, więc standard mówi o 48 V. Ale są urządzenia, które wymagają Passive PoE, Ubiquiti, Mikrotik. Tam najczęściej wymagane zasilanie, przynajmniej w tych starszych produktach, było 24 V. Prądu stałego, najczęściej. W takim zestawie mieliśmy właśnie injektor, ale 24-voltowy, więc jeśli my podamy 24 V na kamerę, no to ona niezbyt chętnie się uruchomi, chociaż zakładam, że pewnie kilka egzemplarzy by się tutaj uruchomiło na niższym napięciu.
To, dobra, to, ja bym zaczął. Ciekawe rozwiązanie jest to, bo to trochę rzeczy tu chcemy trochę powiedzieć o branży monitoringu, a rzadko się zdarza, żeby ktokolwiek montował monitoring. Wiecie, Darek też lubi bardzo alarmy. No w alarmach praca buforowa, czyli przy braku zasilania sieciowego, jest normalną rzeczą. Mówi o tym norma i tak dalej. W monitoringu no, nie jest zbyt popularna ze względu na to, że dużo prądu pobiera. Chcę powiedzieć, że też są takie rozwiązania. Tu jest przykład switcha właśnie buforowego. Passive POE oczywiście. Widać. No to jest tak, zwykły zasilacz buforowy, przetwornica, przepraszam, z tej strony podwyższająca napięcie, która zasila nam switcha. No i switch oczywiście Passive POE. A gdyby się zdarzyło, że do Passive POE chcemy podłączyć komputer niewymagający zasilania, na przykład jesteśmy na serwisie, no i co w takiej sytuacji zrobić? Tu producent dał coś ciekawego. Pokażę już palcem. W tym miejscu, tu są tak naprawdę zworki. Zworki określające, czy dany port ma mieć zasilanie. Jeśli nie chcemy w danym momencie tu zasilania, ściągamy zworkę i po prostu ten port jeden ma tylko transmisję sieciową. Na przykład do rejestratora albo jakiegoś innego urządzenia. Dokładnie. Może wróćmy do chwilkę do komentarzy, tak. Bo się kilka pojawiło. Zacznijmy, szajba 8, to stąd problemy z różnymi extenderami, z jednymi switchami działają, z innymi nie. Ten temat za chwilę właśnie poruszymy, bo zapewne mowa o takich prostych, tak ja to mówię, mikroswitchach, ale za chwilkę to poruszymy. No tu jeszcze ile pytanie, ile wytrzyma taki zasilacz buforowy, jedna kamera 17 Ah? No, powiem tak, ciężko tu powiedzieć, no bo wiadomo, trzeba znać pobór prądu przez kamerę, a kamer mamy bardzo dużo rodzajów. Natomiast możemy założyć, że wszystkie te przetwornice mają sprawność 100% i po prostu przeliczyć sobie moc pobierania pobieraną przez kamerę na 12 V i obliczyć, ile powinna wytrzymać. Tak, przecież nam potem jeszcze warto dołożyć jakiś współczynnik tam, to wszystko, co wyjdzie, nie wiem, razy 0,8, żeby troszkę jednak nie być tak optymistycznym, no bo tak jak pamiętajmy jedną rzecz, no. Kamery w dzień biorą kilka watów, na przykład 2 waty, natomiast w nocy, kiedy włącza się oświetlacz IR lub światła białego, mogą pobierać 8-9 watów, więc obliczenia na warunki dzienne i nocne są troszkę różne niestety. Tak, i to też jest coś, co może czasami się komuś wykrzaczyć przy budowie jakiejś tam instalacji, kiedy uwzględnia właśnie jakieś mniejsze moce, mówię jakieś tam niekoniecznie ustandaryzowanych, ale w rozwiązaniach tylko takich pasywnych choćby. No generalnie trzeba zawsze z tą mocą pamiętać, że kiedy oświetlacz działa, no to ta energia pobierana jest większa po prostu. Żeby też to przeliczyć do jakiegoś tam budżetu czy obliczeń, ile tej energii będzie zużywane. Może kiedyś poruszymy taki temat odnośnie zasilania buforowego jako osobny wątek, bo myślę, że no dzisiaj tak, już by nam czas nie starczyło. Tak, bo mieliśmy o alarmach taki wątek, jak dobierać akumulatory. Więc to może właśnie w ten sposób podejdziemy do tematu i zrobimy osobne wydarzenie. Natomiast wracając do teraz kolejnego wątku, czyli extenderów, to mam potwierdzenie, szajba 8, dokładnie o takie extendery chodziły. No i właśnie jak już mamy tak w skrócie omówione te standardy, to warto wspomnieć, jak z jednego przewodu zrobić dwie kamery, bo to najczęściej takie pytanie pada. No, pierwszą metodę wam zdradziliśmy, możemy dwie RJ-ki zarobić. Oczywiście to nie jest profesjonalne rozwiązanie, więc nie będziemy tutaj jego promować, natomiast z takich stricte sieciowych rozwiązań, no trzeba postawić switcha, no ale wiadomo, że gdzieś w miejscach na elewacji, na słupach, w skrzynkach ciężko jest postawić jakiegoś zwykłego switcha, to raczej w budynkach, ewentualnie na słupie też może się znaleźć. Natomiast to jest taki element, tak zwany mikroswitch, bardzo fajny element, swoją drogą firma Atte, bardzo polecamy zapoznanie się z ich produktami. To jest mały mikroswitch, który potrafi właśnie rozdzielić zasilanie POE, tylko że on występuje w trzech wersjach. Na chwilę obecną to już są trzy wersje. I po pierwsze, występuje w wersji z POE aktywnym i z POE pasywnym. Co to oznacza? Jego pierwszy port, do którego podłączamy przyjście przewodu, może mieć ten moduł negocjacji lub nie. Jeśli ten pierwszy port obsługiwałby tylko zasilanie Passive POE, to gdybym ja go wpiął do switcha aktywnego, to switch aktywny, czyli ten w standardzie 802.3, nie poda mu napięcia, ponieważ nie widzi, żeby on go chciał. On po prostu nie poprosi o to napięcie. Zastanawiacie się pewnie, po co takie switche produktować? No właśnie po to, żeby były tańsze i można było je zastosować do docelowych instalacji, gdzie stosujemy stricte Passive POE. Natomiast wersja, która obsługuje 802.3, możecie nawet zobaczyć, jest taki rysunek na początku, tabelka jest IN, AT, AF łamane na AT, łamane na Passive.
czyli to obsługuje zarówno pasyw, no bo jak coś na siłę mu wstrzykniemy, to będzie działać, ale to obsługuje również POE aktywne. Czyli jeśli ja podłączę to do POE aktywnego, czyli tego, co mamy dwie żyły, no to urządzenie się zasiliło. Co, nie wiem, czy tutaj tego switcha też pokażmy, że to jest do tego switcha wpięte. Będzie lepiej widać. Będzie trochę głośno, bo to mamy przy mikrofonie, ale widać, że to jest zwykły switch. I tutaj znowu wiemy, że to jest standard 802.3AF, więc mamy podłączony tutaj ten nasz switch. Widać, że diody świecą i tu jest dość ciekawa historia. To jest wersja switcha, który właśnie ma ten moduł negocjacji na pierwszym porcie. Ale uwaga, na tych dwóch portach już jest pasywne POE. Co to oznacza? Że my tu wpięliśmy się do aktywnego switcha, on wynegocjował napięcie, podał napięcie na ten mały mikroswitch, ale ten mikroswitch na kolejnych portach już ma pasyw POE. Stąd tu producent celowo narysował przekreślony komputer, tu takie dwie małe ikonki, nie wiem, czy je dobrze będzie widać. Myślę, że zobaczycie, jak tylko to, o, o jest już. Takie dwie małe kwadraty przekreślone, słabo może widać, ale... Pod portami ale... zaraz. Tak, zaraz pod portami, tu komputera nie podłączamy, tu mamy pasyw POE. I tu podłączamy już tylko urządzenia wymagające zasilania POE. No ale prawda jest taka, że to urządzenia stosujemy właśnie tam, gdzie chcemy zasilanie POE. Natomiast jest jeszcze trzecia wersja, która niedawno się pojawiła i też niedługo będzie już dostępna na naszej stronie. To jest właśnie wersja takiego switcha, który po pierwsze na pierwszym porcie wynegocjuje zasilanie, a na pozostałych portach będzie miał standard 802.3AF, AT, czyli będziemy mogli tam podłączyć urządzenie, które samo wynegocjuje zasilanie lub urządzenie, którego nie potrzebuje, no bo wtedy ten mikroswitch go nie poda. Czyli tak też można powiedzieć, też różnica w stosunku do takiego zwykłego switcha. No ten switch wymaga zasilania z zewnątrz wtykiem DC, prawda? Czyli, a tutaj, bo też zastanawiam się, jaki jest sens stosowania tego typu switcha. Czemu nie taki, tylko taki? No po pierwsze, powiedzmy, to się mieści w każdej obudowie, tak, a co najważniejsze w puszce za kamerą. Ale nie trzeba zasilania ekstra, bo on już zasilany jest. W zasadzie to było takie pytanie, jednocześnie sobie odpowiadam. Dobra, rozumiem. Ale chodzi o to, że no takie switche trzeba zasilić najczęściej zasilaczem jakimś wtyczkowym. No, zwykły 12, tam 48-woltowy zasilacz najczęściej, bo to z reguły nie ma przetwornicy. Natomiast takie coś zasilamy ze skrętki i dalej daje port napięcie na kolejne skrętki. I takich elementów możemy puścić kilka, czyli mamy jeden port i to jest odpowiedź jeszcze na jedną ważną kwestię, której nie poruszyliśmy. Taki producenci robią coś takiego, że ten switch, czy tu mamy akurat Pixira, to jest switch czteroportowy, jeśli chodzi o POE, piąty port jest uplink i każdy jego port pracuje w standardzie 802.3AT, czyli każdy pojedynczy port umożliwia zasilanie urządzenia o mocy do 30 W. Natomiast tutaj na etykiecie pisze, że budżet mocy całego switcha to jest 60 W. Czyli łącznie wychodziłoby 120. No i gdybym dał 4 razy 30, to powinno być 120 W, a on tu jest 60. Czyli można by się zastanowić, czemu producent dał tutaj na każdy port 30, skoro cała moc daje 60. To mógł dać na każdy port 15. No, prawda jest taka, że w branży monitoringu wizyjnego większość kamer bierze po kilka watów. Więc kilka, no może czasem kilkanaście, ale mniej niż 15. Ale po co w takim razie 30 W umożliwić na jeden port, gdyby na przykład pojawiała się obrotówka. Czyli jedna obrotówka, a kilka kamer stałopozycyjnych. Stąd też producenci nie dają mocniejszego zasilacza, na przykład 120 W, żeby tą sumę 4 razy 30 wiadomo zabezpieczyć mocą, no bo większość instalacji tego nie wymaga, a urządzenie będzie tańsze. Kamilu, komentarz od Przemo. Witam, bardzo ciekawy materiał. Ostatnio montowałem ten bufor, super sprawa. ATT daje radę. Opowiedzcie o zasilaniu do Ubiquiti. Okej, okay. Znaczy jeśli chodzi o Ubiquiti, no to Ubiquiti tak naprawdę ma różne metody zasilania. Te podstawowe urządzenia to pracowały na pasyw POE 24 V. Później część urządzeń pracowało zarówno na pasyw POE 24 V, jak na 802.3, ale tylko w trybie A, czyli tylko na tych żyłach zasilających. To znaczy producent Ubiquiti w pewnych elementach przewidział, że jeśli po tych dwóch żyłach idzie zasilanie, to 48 V. Jeśli idzie po tych wolnych żyłach, to 24 V. Natomiast na dzień dzisiejszy większość urządzeń Ubiquiti jest już w standardzie 802.3 pełnym, czyli tak naprawdę podłączamy je pod zwykły, standaryzowany switch 802.3.
Kolejny komentarz wrzucam od razu. Inwestor życzy sobie dodatkową kamerę koło już istniejącej, wtedy taki extender nas ratuje. Tak, oczywiście mieści się w puszce. Tu akurat ta wersja jeszcze posiada tak zwane te uszy, żeby można było ją przykręcić, ale producent tak je przygotował, że łatwo sobie z powiem, że to jest chyba w ogóle taka esencja tego, gdzie my, na przykład, że wy doprowadzacie przewód, skrętkę do jednego słupa na przykład i tam chcecie dać dwie kamery. Nawet jeżeli odgórnie wiecie, że tam są dwie kamery, to w zupełności wystarczy puścić jeden przewód i to ogarnie całość. Razem z takim dokładnie switchem. Mieści się to w puszce, tylko ważne, to nie jest hermetyczne, więc ta puszka musi być hermetyczna, a z tą hermetycznością puszek trzeba troszkę uważać, no bo nieraz ją zamkniemy bardzo szczelnie, a ta woda się z innego miejsca dostaje, które nie przewidzieliśmy, na przykład od strony elewacji. To co nam zostaje? Zostaje nam tak naprawdę dosyć ciekawe rozwiązanie, Kamil, chyba że coś jeszcze tam... A, Darek wspomniał o POC, Power Over Coaxial, czyli no zasilanie po koncentryku. No też chcemy ten temat poruszyć, ale nie w kontekście telewizji analogowej, od razu powiem, ale w kontekście starych istniejących instalacji, czyli no właśnie przewód koncentryczny. Na to też jest odpowiedź. Zacznijmy od tego, że mamy właśnie przewód koncentryczny od rejestratora do kamery i on powiedzmy, że ma długość, nie wiem, 50 metrów na przykład. Mhm. I w tym momencie jest tylko taki przewód, jest już zatynkowany, nie ma możliwości jego zmiany. Zwykły koncentryk i tylko pojedynczy koncentryk. Kamera była lokalnie zasilana w jakiś tam sposób albo w jeszcze inny. I teraz jednak chcemy dać tam kamerę IP, jest jakaś zmiana tego systemu. No jak to sensownie ogarnąć? Właśnie. No mamy takie dwa produkty, czyli zwane, to jest akurat BCS X-Coax wersja. Oczywiście występuje w różnych też ułożeniach, bo może się Wam wydawać, że to jest duże i do puszki się nie zmieści. Ale Darek ładnie zakończył, ja bym to troszkę inaczej zrobił, wiesz, ja bym to na początek zrobił tak, że podamy mu zasilanie, standard G800-2.3. Chcesz poruszyć kamerę, okej. Oczywiście. Świecą się diody, czyli to ma zasilanie. Teraz przechodzimy z tego na koncentryk. Darek też potwierdza, że tu się świeci wszystko. No i z tego miejsca podłączamy po prostu kamerę. Czyli właściwie zmieniliśmy tylko medium transmisji z Ethernetu, czyli ze skrętki. Przeszliśmy na przewód koncentryczny, ja tu akurat używam przewodu typu patchcord, zakończony takim wtykiem BNC, no i z powrotem na kamerę. No i kamera, teraz najprościej mówiąc, to już tak zademonstruję w locie, że może niezbyt to estetycznie wygląda, ale postaram się to jakoś, o, coś takiego i kamera świecąca oczywiście, celowo włączyłem tutaj na stałe diody światła białego, żeby był jakiś, tak powiem, wskaźnik jej działania. Czyli na starym koncentryku instalacja 15-20-letnia tak. Kamera starym, IP, ale sprawnym. Sprawnym oczywiście, tak. Ogarniacie całość, transmisję, zasilanie, dowolna kamera IP, tak naprawdę. Oczywiście to urządzenie ma swoje limity. Ja też je, nie wiem, czy wrzuciłem link, więc pozwolę sobie też wrzucić do niego. Zresztą słuchajcie, te urządzenia, wszystkie, o których tutaj mówimy, one będą pewnie jutro rano się pokażą w opisie tego live'a, więc tam będzie dostępna ta informacja. Tak, no i przypominamy, że oczywiście wszystkie nasze filmy są dostępne do późniejszego obejrzenia. Mamy playlistę live i tam wszystko się znajduje, a pod każdym filmem na pewno znajdą się również linki z produktami, a wszystkie produkty pokazane w naszych odcinkach, w naszych live'ach są oczywiście dostępne w sklepie montersi.pl. I to chyba tyle, jeśli chodzi o tematykę. Tu Darek, to twój komentarz, aż myślałem, że ktoś komentuje. Myślę, że tak przybliżyliśmy trochę to zasilanie, bo oczywiście temat jest no, dość szeroki, jak to każdy temat. Na live'ach trochę tak delikatnie omawiamy każdy z tematów takich, te zagadnienia bynajmniej sieciowe. Myślę, że teraz będzie łatwiej dobierać urządzenia. Tak, i też więcej, jeżeli byście chcieli taką wiedzę bardziej szczegółową, bardziej techniczną, to myślę, że to już Kamil na swoich szkoleniach warsztatowych z kamer właśnie już takie tematy mocniej męczy z uczestnikami, więc tam można fajnych rzeczy się nauczyć, więc w razie czego zapraszamy na szkolenia. No a oprócz tego, co, no dzisiaj chyba tyle. Jakbyście mieli pytania do tego POE jeszcze, bo być może są wątki, które byście chcieli, żebyśmy rozwinęli, to dzisiaj pewnie już niekoniecznie, bo nam się już ten czas tak mniej więcej ładnie kształtuje, żeby powoli tego live'a kończyć, żeby ten czas nie był za długi znowu. Natomiast jak coś, to piszcie w komentarzach pod filmem już później, dlatego że my do tych komentarzy się zawsze odnosimy i jeżeli coś będzie naprawdę ekstra, żeby poruszyć na live'ie, to czemu nie, no taki kolejny odcinek, oczywiście nie za tydzień, na temat POE, jakby było coś konkretnego, żebyśmy jakiś konkretny przykład pokazali. Dzisiaj ogólna wiedza, a może w jakieś konkretne rozwiązania pójdziemy, w jakieś
konkretne rozplanowanie nawet takiej instalacji przykładowej. No i rozważymy oczywiście to zasilanie buforowe. Myślę, że zapowiemy w takim razie, jak będziemy gotowi, żeby przygotować takiego live'a, to oczywiście będzie on wcześniej zapowiedziane. A propos zapowiedzi, Darek, zwykle w takiej sytuacji pojawia się baner co za tydzień. A co za tydzień? A za tydzień będziemy na pewno. Tak, tylko, za tydzień będziemy, ale jeszcze nie będzie znany temat, pojawi się niebawem. W ciągu dwóch, trzech dni będzie oczywiście na naszej stronie głównej, także zapraszamy tym razem do odwiedzenia strony, żeby zapoznać się z kolejnym banerem, a tak, przede wszystkim do subskrypcji, no właśnie, żeby nie przegapić. Dokładnie. No i co, chyba tyle na wszystko, dziękujemy, że byliście z nami. No i co, do zobaczenia za tydzień. Dzięki. Cześć. Cześć, na razie.